mity. Wybieram zawsze to, co najlepsze. Żadnych podróbek, żadnych kompromisów. Samo zdrowie za rozsądną cenę. Poznasz to na pierwszy rzut oka. Halo? I znowu dałeś się nabrać? Fakty. I znowu dałeś się nabić w karton. Proponuję drobny eksperyment. Nie masz pojęcia, jak dojść na ulicę Koziołka Matołka. Mam komórkę, mam GPS, nie mam problemu. Nie masz komórki. Którego z tych panów zapytasz o drogę? Aha. Tego po prawej? A gdybyś nie wiedział, jak dotrzeć do klubu, pytasz tego samego? Nie, no tym razem tego po środku. No widzisz? I znowu dałeś się wkręcić. To ten sam pan, tylko wdzianko ma inne. A teraz drobny wykład na temat sztuki kamuflażu. Czasem, ubierając się w określony sposób, chcemy pokazać, jacy jesteśmy naprawdę. A czasem wręcz przeciwnie. Skrzętnie skrywamy swoją prawdziwą naturę. Tak więc w skórze nabitej ćwiekami może skrywać się zarówno wrażliwa, delikatna i strachliwa duszyczka, jak i nieposkromiony agresor. Czasem chcemy pokazać tylko nasze najlepsze cechy, odwracając jednocześnie uwagę otoczenia od mniej ciekawych aspektów. Ale bywa i odwrotnie. Z pewnych względów chronimy przed niepowołanym okiem swoje zalety, zamieniając się w niepozorną szarą myszkę. W eleganckim garniturze może paradować zarówno solidny, uczciwy i dobrze sytuowany przedstawiciel klasy średniej, jak i pospolity złodziej, wyrachowany oszust, choć strój sugeruje przynależność obydwóch do pierwszego gatunku. Czy uwierzyłbyś, że ta elegancka pani jest ściganą listem gończym zabójczynią? Trudno się w tym wszystkim połapać. A obraz zaciemniają jeszcze drobne dodatki, które przecież stosujemy również po to, by coś pokazać, powiedzieć o sobie, czy też na odwrót. By coś zamaskować lub sugerować jakąś nieprawdę. Dopóki nie porozmawiamy i nie poznamy zawartości tego opakowania, tak naprawdę nie wiadomo, z kim mamy do czynienia. Dokładnie te same zadania mają do spełnienia opakowania żywności oraz etykiety. Przede wszystkim mają omamić kupującego, oszołomić go i skłonić do wybrania określonego towaru. Ach, gdyby producenci żywności mieli całkowitą swobodę rozwijania swych twórczych wizji, to by nam dopiero pokazali. Ale jest na szczęście prawo, które precyzyjnie określa, co musi, co może, a czego nie może być na opakowaniu i etykiecie. Etykieta przede wszystkim nie powinna wprowadzać kupującego w błąd. Nic z tego nie rozumiem. Niestety często ich głównym zadaniem jest dezinformacja. Dlaczego tak się dzieje? Często producenci nie chcą się chwalić składem danego produktu, ponieważ nie jest on najzdrowszy. Dlatego używają różnych wybiegów, reklamowych trików, wprowadzają nic nieznaczące nazwy, mikroskopijne napisy i tak dalej. I nie ma za to żadnych kar? Są, ale niestety tak niewielkie, na przykład mandat około 200 zł lub wycofanie produktu i ponowne oznakowanie, że nie tylko nie odstraszają producentów od tego procederu, a wręcz przeciwnie, zachęcają. No cóż, nie będziemy tego komentować. W takiej sytuacji po prostu trzeba wiedzieć, jak unikać pułapek zastawianych na nas przez producentów żywności. Nie szata zdobi. Nie daj się skusić atrakcyjnej, kolorowej szacie graficznej opakowania lub wymyślnej nazwie produktu. Na ogół małą czcionką z boku opakowania znajdziesz nazwę rodzajową. Kuku. Dzięki niej dowiesz się na przykład, że wybrany przez ciebie sok nie daj się nabrać. Tak naprawdę jest napojem o smaku owocowym. Składniki na etykietach są wypisane w kolejności malejącej. Czyli najpierw te, których jest najwięcej, na końcu te, których jest najmniej. Jeśli więc czytasz, że w parówkach najwięcej jest węglowodanów, a o mięsie wspomniano gdzieś pod koniec, możesz być pewien, że trzymasz w dłoni podróbkę produktu mięsnego, czyli mięso bez mięsa. Nie bój się porównań. Jeżeli masz do wyboru napój zwany sokiem, w którego składzie jest 2 albo 50% soku, wybór jest prosty. To samo dotyczy na przykład dżemu z mniejszą lub większą zawartością owoców, czy napojów z konserwantami lub bez.
Niektórzy producenci starają się ukryć zawartość jakiegoś składnika, dopisując go do większej grupy. Na przykład cukier maskują pod nazwą węglowodany ogółem, x gramów. Cukier wprawdzie jest węglowodanem, więc nie kłamią, ale w nadmiarze bardzo niebezpiecznym dla zdrowia. Maskują więc jego obecność wśród innych węglowodanów zdrowych. Nie wiadomo, ile w takim produkcie jest cukru, ale trzeba podejrzewać, że bardzo dużo. W przeciwnym razie nie byłoby konieczności mącenia w głowach. Co robić z takim fantem? Wyjście jest bardzo proste. Odłożyć na półkę, a do koszyka wrzucić inny produkt tego samego rodzaju, na którym producent nie obawiał się podać ilości cukru. Inną metodą ukrywania cukru, którego jest wiele rodzajów, ale w naszym układzie trawiennym wszystkie przerabiane są na glukozę, jest szczegółowe wypisanie zawartości każdego z nich. Na przykład sacharoza, glukoza, fruktoza, syrop fruktozowo-glukozowy, syrop klonowy. Nie, no masakra! Przy każdym rodzaju cukru widnieje niegroźna cyferka, ale rzadko kto jest w stanie w pamięci dodać je do siebie. A wynik może być rzeczywiście masakryczny. Warto jednak trochę porachować i w razie co odłożyć. Czy już się domyślasz, co zawsze powinieneś ze sobą zabierać na zakupy spożywcze? Oczywiście. Kasę. No bez niej się nie da, ale równie ważna jest lupa. No przecież nie będę się wygłupiał. Wygłupiał? Przecież tu chodzi o twoje zdrowie. A bez lupy często nie będziesz w stanie wyśledzić, czym możesz się nafaszerować. Najważniejsze są napisy wydrukowane najmniejszą czcionką, napisane często w sposób utrudniający przeczytanie tekstu. Chcesz być ofiarą takich zabiegów? Chcesz, by kosztem twojego zdrowia ktoś zbijał kasę? Nie daj się, nie jesteś matołem, przecież umiesz czytać. Uśmiechnij się. Dzięki. Nie no, to porażka. Co to za szyfr? Nigdy nie zapamiętam tych nazw, a tym bardziej ich znaczenia. Słuchaj, nie liczy się znaczenie, tylko przeznaczenie. Jest chemia między nami, czujesz? Nie słyszałeś, że chemia jest niezdrowa? Nie pod każdym kryptonimem E ukrywa się sztuczna substancja chemiczna. Bywają absolutnie naturalne, jak na przykład E300, E301, E302, witamina C, E307, witamina E, E322, lecytyna. Składniki często zdrowe, a nawet konieczne do życia. Jednak produktów przemysłu chemicznego jest tu rzeczywiście dużo i z roku na rok coraz więcej. Mają różne zadania do spełnienia. Na przykład konserwować i przedłużać trwałość, zmieniać lub upiększać kolor, wzmagać zapach, poprawiać smak, zmieniać konsystencję, jednocześnie nie szkodząc zdrowiu. Wprawdzie wszystkie E są przebadane i dopuszczone do stosowania jako bezpieczne dodatki do żywności, jest jednak małe ale. Jest ich dużo za dużo i więcej, coraz więcej. Co powiesz o roli królika doświadczalnego? Że nie za bardzo. Ale na tobie jest przeprowadzany gigantyczny eksperyment z dziedziny chemii i biologii. Eksperyment trwający całe twoje życie. Rocznie wraz z żywnością pochłaniasz około 3 kg substancji chemicznych. Ale jaki jest dokładnie skład mieszaniny? Nie wiadomo, ile jakich substancji chemicznych pochłaniamy w sumie w różnych produktach spożywczych. Nie wiadomo, co powstaje w wyniku ich mieszania w naszych organizmach, co powstaje w wyniku trawienia, reakcji z substancjami wytwarzanymi przez organizm, lekarstwami i tym podobne. Nie wiadomo, ile i jakich związków gromadzi się latami, a które szybko wydalane są na zewnątrz. Lista substancji chemicznych dopuszczonych do stosowania w żywności corocznie wydłuża się. Eksperyment w sumie idiotyczny, bo nie znając danych, nie możemy przedstawić wniosków i wiarygodnych wyników. Nikt nie będzie nawet w stanie stwierdzić, która kombinacja chemiczna okaże się dla ciebie zabójcza. Najlepiej więc wypisz się z tego doświadczenia, a przynajmniej do minimum ogranicz w niej swój udział. Okej, jest okej, już okej. To jakaś porażka! Co to za szyfr? Nigdy nie zapamiętam tych nazw, a tym bardziej ich znaczenia. Jeśli szyfr jest zbyt długi, odstaw to na półkę. Staraj się kupować wyroby spożywcze, do których dosypano jak najmniej dodatków chemicznych. A najlepiej takie, które ich nie zawierają. Tym bardziej, że w tej całej zabawie nie chodzi tylko o same środki chemiczne, ale również o to, dlaczego trzeba je stosować. Zastanów się, dlaczego coś trzeba wzmacniać, poprawiać lub upiększać. Im gorsze surowce, im mniej produkt przypomina nasze wyobrażenia o nim,
lub im mniej jest w nim składników tradycyjnych, lub im bardziej zostały te składniki przemysłowo przetworzone, tym więcej chemii trzeba dodać, by ktokolwiek w ogóle chciał sięgnąć po taki rarytas. Dzięki chemicznemu kamuflażowi bez oporu sięgamy po żywność gorszej jakości lub wytwarzaną z czegoś zupełnie innego niż myślimy. I w dodatku zachwycamy się jej smakiem. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na www.aktywniepozdrowie.pl.